please make some noise for CJ Enters Hero. And he goes up against the man who is no stranger to finals, having already had 7 second places and 5 first places in international tournaments. He goes by the nickname of the Boss Toss. He is the man you all know as Iron Man. Now, and he's also going for his second Intel Extreme Masters Championship. Please make some noise for MC! The final is just moments away and the map vetoes are next. But first, let's go over to our commentary teams for the very last time this weekend in both Portuguese and in English. Enjoy the final, guys. Okej, panie PDM, jak widzicie, mamy takie delikatne problemy i mam nadzieję, że za chwileczkę zostaną one rozwiązane, bo tutaj pracuję naprawdę bardzo ciężko nad tym, żeby to wszystko wyglądało jakoś tak z sensem, ale jak widzicie, no... wygląda to tak, jak wygląda. Ja się zaraz postaram ogarnąć to tutaj w jakiś taki sposób, żeby to miało sens, bo może to wyglądać bardzo nieprofesjonalnie za chwileczkę, ale bo chodzi mi o to, że postaram się tutaj po prostu zrobić coś takiego, żeby to wszystko działo sensem. Rozumiem, że jest czarny ekran, nie należy się obawiać, absolutnie nie należy się tutaj obawiać absolutnie niczego, tak więc spokojnie, to wszystko jest zaplanowane, panie i panowie. To wszystko jest zaplanowane. Więc chwileczkę, momencik. I zaraz powinno wszystko nam się tutaj pojawić. Taki przynajmniej jest plan. Albo i nie. Okej, wygląda to, że to, co chciałem zrobić, nie zadziałało. Tak więc, no cóż, generalnie rzecz biorąc, zaraz tutaj sprawdzę, czy może jeszcze jedna rzecz zadziała, ale wygląda na to, że coś nam tutaj nie bangla. Takie przynajmniej mam wrażenie, no dokładnie tak, generalnie rzecz biorąc widać, że tutaj jakby... O! No ale nie, to laguje jeszcze bardziej fatalnie. Tak więc słuchajcie, no staram się coś robić, ale jak widać... Ale jak widać, no wygląda to po prostu słabo. Tak, panika, panie i panowie. No, zawodnicy wybierają nasze mapy, to jest oczywiście finał, więc żadne mapy nie zostaną odrzucone. To jest akurat dosyć ważne, żebyśmy zrozumieli, że jest to finał Best of 7, czyli do 4 wygranych. Habitation Station, Yonsu, Polar Knight, Daedalus Point, Heavy Rain, Ultrazim, Stronghold oraz Frost. Tak będzie wyglądał, tak będzie to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o dobór tych wszystkich map. Hero kontra MC, no, muszę przyznać, że ci zawodnicy akurat... znaczy, powiem tak, że... To będzie wszystko naprawdę bardzo, ale to bardzo gorące, jeśli chodzi o tą całą rozgrywkę. Tu głównie ze względu na to, chwileczkę, w momencie, tutaj postaram się jeszcze jedną rzecz zrobić, dopóki jeszcze mają przerwę. Głównie ze względu na to, że po prostu... Jak dla mnie, to generalnie rzecz biorąc, może się tutaj pojawić po prostu naprawdę niesamowite PvP. Ale zaraz zobaczymy. MC na naszych ekranach. Widzimy go właśnie. No ale właśnie tutaj. Coś nam nie chodzi generalnie rzecz biorąc i naprawdę po prostu zaraz mnie trafi. Ja rozumiem, że was denerwują takie rzeczy, mnie też one niestety denerwują, bo jak widzicie, no to mimo wszystko ja za to odpowiadam i to na mnie to pójdzie, że o mój Boże, co znowu zrobiłeś, a właśnie technologia wygląda na to, że nie znajduje się jeszcze w tym miejscu, żebyśmy mogli mieć takie dobre streamy, prawda? Ogólnie rzecz biorąc mnie zastanawia właśnie tutaj sam... Nie, chyba przełączymy się na główny stream, bo... Znaczy na główny stream, ja się przełączę na główny stream, tutaj dźwięku raczej nie będzie, no ale ogólnie rzecz biorąc nie widzę innej opcji, chociaż ten główny stream także mi lagował, no bo... Chwileczkę jeszcze, momencik, sprawdzę jedną rzecz, która może zadziała.
chociaż nie sądzę. Zastanawiam się generalnie, że biorąc... O, chwileczkę, momencik, może tutaj coś się wydarzy, może coś będziemy w stanie tutaj ogarnąć. W każdym razie zastanawiam się, co chce... MC pokazał na tego, pokazał na... Ej, bomba! Naprawdę bardzo mocne PvP, w którym wygrał 3-0 i tutaj jakby, no... Hero żadnego PvP nie grał na tym turnieju. To jest właśnie najciekawsze, że Hero nie rozegrał absolutnie żadnego Protoss kontra Protoss. On grał na Terran, grał na Kel'Azura, prawda, grał na Polta, grał na Kel'Azura, w grupie grał tylko kontra Terran. Później grał na Majora, na Terrana, wygrał 3-0, no i na TLO wygrał także 3-0, więc generalnie rzecz biorąc, zupełnie nie grał tutaj ani jednego meczu Protoss kontra Protoss. I to jest właśnie najciekawsze. Jak dla mnie jest to bardzo, ale to bardzo zastanawiające. Okej, okay, generalnie wygląda na to, że jesteśmy gotowi. Chyba się poprawiło, mój Boże, chociaż raz coś mi wyszło. Muszę gadaniem nadrobić. No właśnie, problem polega na tym, że gadać można bardzo dużo, tylko że jak jest coś, co jest nie tak, to ty wtedy się zacinasz, ponieważ widzisz, że coś jest nie tak i starasz się to jednocześnie naprawić. Tak więc tutaj, jak, że tak powiem, moja uwaga skupia się na trzech miejscach na raz. Easy Audi R8. No właśnie, MC powiedział, że jak wygra Intel Extreme Masters Katowice, to kupi sobie Audi R8. Będzie ciekawie, jeśli wygra to wszystko, no ale pierwsza gra przed nami, wow, okej, okay, zaczynamy już w tym momencie, panie i panowie. No nie spodziewałem się tak szybkiego startu, ale wygląda na to, że będziemy kontynuowali chyba naszą rozgrywkę. MC to właśnie ten zawodnik, jako niebieski Protoss, jego przeciwnik, czerwony Protoss, należący do CJ Entus Hero. O właśnie, no i to on na naszych ekranach właśnie w tym momencie. Intel Extreme Masters San Paulo, jest to finał Best of 7, czyli do czterech wygranych. Jak dla mnie sytuacja przedstawia się naprawdę ekstremalnie ciekawie. Głównie ze względu na to, że... Przepraszam bardzo, net tutaj mi ten... Troszeczkę przeskoczyło, że tak powiem. Głównie ze względu na to, że jak patrzę się na tą grę, to jakimś takim pierwszym ważnym elementem dla mnie jest to, że no kurczę, to jest MC kontra Hero, to jest MC, który jest absolutnym bostosem, który przecież, jeśli dobrze pamiętacie, jest zwycięzcą niesamowitej ogromnej ilości turniejów i jeśli chodzi o Intel Extreme Masters, jest zwycięzcą Intel Extreme Masters World Championship sezonu 6. To był World Championship, nie oczywiście jakiś tam mniejszy turniej, gdzie naprawdę dawał ostro radę. Niesamowity finał z Pumą, który, jeśli dobrze pamiętam, grany był Best of 5 z jakiegoś powodu. Ale tam naprawdę dawał radę. I ogólnie rzecz biorąc, no co ja chciałem powiedzieć, to że po prostu MC jest tutaj zawsze bardzo groźnym przeciwnikiem. Z drugiej strony mamy Hero. Hero, który jest... no po prostu mega dobrym zawodnikiem, prawda? Wygrał Intel Extreme Masters Singapur i to wygrał w PvP i to jest bardzo ważne, więc na pewno będzie nam pokazywał bardzo, ale to bardzo konkretne rozgrywki. Druga sprawa to oczywiście właśnie jego dyspozycja na tym turnieju. Pamiętajcie, że nie grał tutaj gry na Protossa, więc to jest akurat bardzo ważne. No i jestem ciekaw. Chcę tak naprawdę takim sercem moim, nie żebym nie lubił Hero, ale no właśnie, pytanie brzmi... W ogóle MC nie nosi, nie ma wygłuszaczy, ajajajajaj, znowu. W każdym razie, słuchajcie, na kogo liczycie w tym momencie? Może czat mi tutaj powie, no bo ja absolutnie w tym momencie jeszcze nie wiem, słuchajcie, czy jest to MC, czy jest to Hero, który chcecie, żeby tutaj wygrał? Oto jest moje pytanie. Okej, okay, generalnie rzecz biorąc... No co ja chcę tutaj widzieć, to no pierwsza sprawa to po prostu jakąś dedykację, prawda? Znaczy dedykację, tutaj jakieś poświęcenie się jakiejś technologii, prawda? Czyli Hero już w tym momencie robi Stargate, więc już mamy ten Stargate ze strony Hero, on będzie nam decydował o dynamice tej rozgrywki, jak na razie. No i pytanie brzmi, jak chcę na to zareagować MC. MC, on oczywiście lubi bardzo dużo różnych rzeczy, on może się zdecydować tutaj naprawdę na... dużo różnego rodzaju zagrań. Pierwszym takim zagraniem według mnie to mogłyby być Blinkstalkery tutaj.
Ale z drugiej strony zauważmy, że jak na razie oczywiście ze strony MC mamy po prostu jednego stalkera, mamy Mother Ship Core i to tyle na ten temat. Co robi Hero, to w tym momencie stara się swojego przednika może tutaj jakoś, nie wiem, pocisnąć albo coś podobnego. Dokładnie tak, ten Zelot tam tutaj wbiega. Stalker za chwileczkę będzie dostępny. No Zelot, powiedzmy, tak troszeczkę się poobijają chłopaki i to tyle na ten temat. Ale jest już Stalker, dokładnie tak, no i będzie trzeba uważać, o, o, ale Hero robi Feniksa. I teraz tak, Feniks to jest naprawdę bardzo ciekawy wybór w PvP, ale tutaj mamy właśnie, mamy Zelota, Stalkera kontra oraz Mother Ship Core kontra dwa Stalkery, nie ma tutaj Mothership Core'a, nic nie słucham, jestem Feniks, jest Feniks, Feniks jest naprawdę bardzo ważny w tym momencie. Jeśli on zestrzeli Mothership Core'a, to będzie wyglądało naprawdę nie najciekawiej. W każdym razie Mothership Core zostanie zestrzony, może by podnieść jeszcze jednostkę, zaraz zobaczymy, czy podniesiony zostanie, bo jak na razie ten Zelot, można by go podnieść, można by go bezproblemowo podnieść. Czemu Feniks tego nie robi, nie mam pojęcia, ale no generalnie, żeby zostało to wszystko wybronione, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Twilight Council w drodze, tutaj jeszcze kolejny Stalker ze strony tego, ze strony MC, no ale to było bez sensu, po co on tutaj wszedł, zupełnie nie rozumiem, bo zostanie w tym momencie zdemolowany. No dziwnie to troszeczkę zostało zagrane ze strony tego, ze strony MC, ze względu na to, że no po co ten drugi Stalker tam poszedł, znaczy w sumie, no po co ten drugi Stalker tam poszedł, to było takie troszeczkę dziwnawe, skoro widział już Feniksa, widział, że grany jest kolejny, no to raczej ten Stalker tam nie powinien w ogóle iść. Okej, mamy Feniksy, które są w linii Mirror of Watch, za chwileczkę zostanie tutaj Blink zagrany, dokładnie tak, więc MC już w tym momencie tego Blinka gra. Do tego jeszcze to mamy, o, kolejne trzy Stalkery ze strony MC, on zaczyna swojego przycinka lać i może zadać mu naprawdę bardzo dużo obrażenia, pada jeden probe, kolejne są atakowane. No, nie wygląda to aż tak fantastycznie. Wręcz bym powiedział, że może wyglądać bardzo, ale to bardzo źle. To są dwa Stalkery kontra cztery. No to jeszcze kilka Stalkerów poobija i podniesiony jeden. Zostanie zniszczony, oczywiście, że zostanie zniszczony. No. Ostro nam się tutaj to wszystko poczyna. 36 na 35, ale mimo wszystko MC będzie decydował się po prostu na agresję. On cały czas chce atakować, ale czy to jest taki dobry pomysł? Jego dwa Stalkery zostały podniesione, cztery jednakże dalej znajdują się na polu bitwy, znaczy znajdują się na dole. To jeden Stalker właśnie w tym momencie nam pada. Coraz więcej probów także zniszczonych, ale Hero mimo wszystko utrzymuje się w dobrej pozycji limitowej. 34 kontra 33, no i właśnie popodnoszone kolejne Stalkery. No tutaj MC to zupełnie nie wyszło. No, teraz Hero wygląda całkiem nie najgorzej, no z jednej strony tutaj jest kilka Stalkerów, ale według mnie Hero może po prostu zejść na dół i zaatakować swojego przeciwnika, dokładnie tak, i podnosi mu te kolejne kilka Stalkerów. O, ale co robi w tym momencie MC? Zobaczcie, on warpuje po prostu Zeloty na swojego przeciwnika, tylko że tutaj został tylko jeden Stalker, no tutaj powiedzmy, że troszeczkę jeszcze tych jednostek popada, ale ostatecznie Zeloty nie zadają aż takich ogromnych obrażeń, żeby można tutaj mówić o zdecydowanej przewadze. Do tego jeszcze Feniksy bardzo ładnie pomogły, Blink jest już gotowy, ale tutaj nie ma co blinkować. Właśnie, na tym polega problem, tu nie ma co blinkować zupełnie, kilka Stalkerów jeszcze dodatkowo zostało zwarpowanych. Ojoj, no jeszcze Zeloty próbują zawalczyć, tutaj Stalkery leją się między sobą, ale po raz kolejny Hero po prostu podlatuje i niszczy kolejnego Stalkera. Dlaczego atakuje akurat tego? No w sumie dobrze jest, że atakuje akurat tego, który został podniesiony, ale z drugiej strony on i tak był wyłączony z walki, co nie jest aż taki duży problem. No i nie, MC nie ma szans według mnie. MC nie ma szans, żeby ten atak był kontynuowany w jakikolwiek rozsądny sposób. No jeszcze jednego Stalkera zniszczy, ale kolejny, o, został opuszczony. Dziwnie to wyszło, dlaczego opuścił tego Stalkera, zrzucił go i po prostu w tym momencie go zupełnie nie używa, nie mam zielonego pojęcia. Sentry także próbuje się lać, no MC tutaj jeszcze jakoś próbuje ratować sytuację, czy zostanie podniesiony jeden z tych jego Stalkerów. W tym momencie tam pada pylon, no i Hero się obronił według mnie, to już jest w tym momencie dobra obrona. Nice. O, i do tego jeszcze traci tutaj jednego albo dwa Stalkery. Ten zawodnik, więc musi uważać i to bardzo solidnie musi uważać w tym momencie. Ostro tutaj zawodnicy sobie poczynają. MC właśnie teraz, no po prostu nie za dobrze mu to wyszło, trzeba przyznać, a mamy także pylona. No teraz tak naprawdę MC spokojnie według mnie obroni się przed Feniksami. Tutaj akurat one nie są w stanie zadać jakichś ogromnych obrażeń ze względu na to, że są tylko cztery. No ale co zrobi Hero, to po prostu użyje ich do skautowania, ładnie złapane probe, no nic nie umknie. Tutaj taki sweep zrobił po prostu, jak nie wiem, jakaś tyraliera w poszukiwaniu jakiegoś zaginionego dziecka po prostu w lesie. 40 tysięcy policjantów, dokładnie tak samo to wyglądało, tylko że no właśnie probe został zabity. Ojoj, no tutaj jeszcze trzeba uważać, bo mimo wszystko dziwnie tak ten operator macha kamerą, muszę przyznać, jakoś tak niepłynnie, jest Blink, Feniks, blisko, ale no właśnie, close but no cigar,
będzie w stanie uciec. Kolejne Feniksy oczywiście tutaj sobie latają. No co robi Hero, to już teraz Immortale. On wie, że potrzebuje jakiejś jednostki po to, żeby obronić właśnie atak MC, obronić jego Blink Stalkery i mam wrażenie, że ja nie do końca się w ogóle zgadzam z tym, że MC będzie tutaj wychodził i nie robi w ogóle swojej bazy. Ja bym powiedział, że raczej powinien może to zrobić. W każdym razie cały czas ma miejsce taka próba zadawania obrażeń ze strony Hero. I druga sprawa to jest to, że w momencie, w którym ten atak Blinkstalkerami nastąpi, to Hero może po prostu podnieść 4 Stalkery swojemu przeciwnikowi. Oj, właśnie na przykład zniszczyć centry, ale podnieść na przykład 3-4 Stalkery i nawet Feniksy nie muszą ich atakować. Wystarczy, że po prostu będą one podniesione. To są zawsze 4 Stalkery mniej. Okej, okay. MC coś tu próbuje robić. Hero czy by chciał ekspować? No to nie jest zbyt dobry pomysł, on będzie musiał się bronić. 53 limitu kontra 44, robimy Immortale, robimy Void Ray'e. MC, no teraz musi to zrobić, on musi w tym momencie to wygrać, ale mam wrażenie, że nie da rady. Do tego jeszcze Feniksy atakują jego linię minerałów, tu są dwa Immortale, czy jest zagrany jakiegokolwiek Forcefield, nic takiego nie mamy. No i jak widzicie, te Stalkery nie są w stanie się w tym momencie cofnąć. Oj, wyszło to bardzo, ale to bardzo źle ze strony MC, on został zmasakrowany, nawet jest śmieszno, zestrzelił jednego Immortala. I to tak naprawdę chyba wszystko, do tego jeszcze właśnie harasowany w linii minerałów, coraz to kolejne proby są niszczone, to jest bez szans dla MC Hero, no heroiczna obrona, która wychodzi i ten Blink po prostu nie ma szans, jeśli blinkuje, to po prostu dokładnie tak, tylko po to, żeby umrzeć, 1-0, ależ Hero zadowolony, zadowolony. O, MC musi pokazać coś lepszego, musi pokazać wyższą klasę, bo to było niewystarczająco, not good enough, po prostu. Musi mimo wszystko po prostu pokazać to o wiele lepiej. Okej, okay. Druga gra. Hero wygrywa 1-0 w finale Intel Extreme Masters. I zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie swojemu przeciwnikowi pokazać, gdzie raki zimują. Może być blisko, może być naprawdę bardzo blisko. Ale mam wrażenie, że to jest jeszcze w zasięgu MC. To jak najbardziej jest w zasięgu MC. On jest niesamowitym protosem w PvP. Tutaj akurat mu nie wyszło, ale jak widzicie, można by powiedzieć, że agresja stoi po stronie MC, że to on będzie chciał atakować. Mogliśmy to powiedzieć przed tym Best of Seven. I jak najbardziej można by się pokusić o stwierdzenie, że w każdej tej grze może MC próbować właśnie coś takiego zrobić, prawda? Nie mówimy, że tutaj tych gier będzie 7, ale że będzie starał się MC coś właśnie takiego zrobić. Nie zdziwiłbym się ze względu właśnie na to, że jak dla mnie MC jest właśnie z kategorii tych graczy, którzy lubią po prostu demolować, prawda? Oni lubią atakować bardzo wcześnie. Jak dla mnie Hero, on też może być agresywny, on jak najbardziej może być tutaj inicjatorem, instygatorem tych wszystkich zagrywek, tych wszystkich ataków i tak dalej, ale no powiedzmy sobie szczerze, to MC bardziej jawi mi się właśnie jako prowodyr tego wszystkiego, prawda? Jako ten zawodnik właśnie, który będzie bardziej atakował. Zaraz zobaczymy zresztą, ponieważ druga gra przed nami. Nie założył wygłuszaczy i przegrał. Przypadek? Dokładnie tak. Przypadek. Nie sądzę. Ogólnie rzecz biorąc to, jakby jak widzimy PvP, zresztą będziemy o tym może mówić właśnie przy okazji tych rozgrywek, kiedy widzimy PvP, to możemy sobie powiedzieć, wow, no to jest naprawdę bardzo agresywny matchup. I teran kontra teran, oczywiście, ostatnimi czasy naprawdę przeszedł nam troszeczkę właśnie w stronę takiej jednobazowej, wczesno dwubazowej agresji, czyli na przykład pushe marinami i dwoma tankami, cloak banshee, prawda, dropy z min, tym podobne jakieś rzeczy. ZVZ z jednej strony rzeczywiście może przejść właśnie w agresję typu na przykład Link Floody, prawda, jakieś ataki banningami, tym podobne sprawy, szybkie roacze, ale też jest to gra, która, te dwa mirror matchupy są takimi, których naprawdę bardzo fajnie można zagrać makro i do którejś tam minuty nawet bez jednego wystrzału można prowadzić rozgrywkę. Protoss kontra Protoss, kiedy mówimy tutaj o makro grze, to raczej nie jest to aż tak
popularne, nie jest to coś, co jest naprawdę bardzo tutaj takie, jakby to powiedzieć, nie jest to coś, co jest grane tak bardzo, bardzo często, prawda? Zazwyczaj są to właśnie takie ataki z jednej bazy. My tymczasem jesteśmy na Yeon-su MC w prawym górnym rogu tego zawodnika. Przed chwilą zauważyliśmy takie szybkie mignięcie jego pięknej buzi. Tymczasem Hero w lewym dolnym rogu. Oto właśnie i on wygrywa 1-0. Jest to best of 7. Przypominam, jest to best of 7, czyli do 4 wygranych. Tutaj będziemy mieli naprawdę bardzo dużo gierek. Kto wygra ten drugi mecz? W czasie, mój drogi, powiedzcie mi, Yeon-su, kto wygra ten drugi mecz? Czy będzie to MC? I możecie w tym momencie zaspamować na niebiesko. Jeśli jesteście za MC, zmieńcie swój kolorek na niebieski. Macie takie kółko zębate w prawym dolnym rogu czata. Możecie na nie kliknąć, wybrać sobie kolor niebieski. Jeśli jesteście za CJ Entus Hero, to czerwony jest waszym kolorem. I chcę także zobaczyć, czy więcej będzie niebieskiego, czy więcej będzie czerwonego. Zaraz zobaczymy. Hero, no jest to w Yeon-su, jest to Yeon-su, wiadomo gdzie znajduje się twój przeciwnik, mapa nie jest aż taka ogromna, może się pokusić o jakieś ataki, może się tutaj szybko, szybko może krwią spłynąć ta mapa, no i zaraz zobaczymy czy to zielony, czy może raczej biały kolor zostanie zabarwiony właśnie na krwi, so, chodzi mi tutaj oczywiście o lokalizację tych map, na tych mainów, przepraszam bardzo. Okej, okay, a tymczasem czekamy na takie podstawowe rzeczy, prawda? Czekamy na podstawowe rzeczy. No, widzę, że dużo ludzi za MC. O mój Boże, no Hero posiada troszeczkę tutaj wsparcia, ale MC widzę, że też bardzo, ale to bardzo dużo. No. W każdym razie został zagrany Gateway. Za chwileczkę będziemy mieli także Cybernetic Core, tak? Więc tutaj jak na razie podstawowe rzeczy, klasyka. Dwa asymilatory także są już dostępne. MC ma teraz nauszniki, to wiadomo. Rzeczywiście. Z tableta nie ma kółeczka do zmiany koloru. No, panie Mizajach, wystarczy powiedzieć, która osoba, tu będzie okej. Okay. Za kim jesteś, wystarczy powiedzieć. Widzę, że jesteś czerwony, możesz być dalej za MC. Nie pogniewamy się. Drugi gateway. Drugi gateway także ze strony Hero. Zobaczcie, że po raz kolejny muszę stwierdzić, że mówiłem jakiś czas temu, że przestali nam, zwłaszcza europejscy gracze, grać właśnie ten podwójny gateway. A tymczasem Koreańczycy, mimo wszystko, wygląda na to, że łapią się właśnie tego podwójnego gate'a i grają go dalej i dalej ta agresja jest wykonywana właśnie za jego pomocą, ale chwileczkę, momencik, panie i panowie. Przecież myśmy widzieli dwie gry MC właśnie na tej mapie, gdzie grał drugiego gateway i co wtedy zrobił? Zrobił także trzeci gateway, w którym atakował swojego przeciwnika, był agresywny. I to może być w tym momencie taka sytuacja, w której MC zbuduje jeszcze swój trzeci gateway i będzie starał się być właśnie agresorem. Zaraz zobaczymy, czy Hero będzie w stanie się przed tym obronić. No bo zaraz zobaczymy, oczywiście, zaraz zobaczymy. Minchul widzi, okej, okay, to jest podwójny gateway, mój przeciwnik będzie miał tutaj troszeczkę jednostek. Czy będzie trzeci gate ze strony Hero, czy może raczej MC? O, Hero go robi, ale MC... czy także go stworzy, no bo mam wrażenie, on robił to na tej mapie, w poprzednich rozgrywkach, właśnie na tym turnieju, ale nie, jest to Twilight Council. Jest to Twilight Council, panie i panowie. No, ostro nam tutaj to wszystko teraz się rozpoczyna. Ja muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak do końca właśnie tego Twilight Council, ale... O, jeszcze tego Stargate grany przez Hero i teraz będziemy mieli scout, czy zostanie zauważony? Tak jest, widzi. Czy zaznaczył? Absolutnie. Chyba rzuci Ricola, tak jest, ale to jest strata 100 energii i teraz nie ma na Photon Overcharge, ale z drugiej strony spójrzmy na sytuację na mapie. Hero ma 3 gateway'e, a to oznacza, że nawet strata tej 100 energii na recall powoduje, że ten scout się opłacał i w tym momencie tak naprawdę zawodnik CJ Entus ma tutaj całkiem najgorszą pozycję. Warpuje 3 kolejne stalkery, o, może to wyglądać najlepiej, ale mimo wszystko w arsenale MC jest dalej Mothership Core, jest tutaj próba wejścia, ale ten Mothership Core może zostać zestrzelony, zanim doleci, o, było blisko! W tym momencie jest Photon Overcharge, Mothership Core pada, ale mimo wszystko mamy tutaj stalkery, które zaczynamy badać, ale wymiana za sentry, 2 sentry za 2 stalkery, no, powiedziałbym, że jest nie najgorzej, próba jeszcze zejścia, oczywiście Hero będzie w stanie się wycofać. Ale jaja, no muszę przyznać, że tutaj akurat MC było mega, mega blisko. Te dwa force fieldy uratowały mu sytuację.
38 kontra 39, są już Feni... O, jest Oracle, został zagrany Stargate, jest także Robotic Facility i mamy Dark Shrine od Minchula. Jest Dark Shrine, Hero wie, że musi coś tutaj zrobić, że to będą albo Blinkstalkery, albo Dark Templary, więc dla niego Robotic Facility jest tutaj tak naprawdę podstawą. Podstawą, która mimo wszystko nawet tutaj bardzo się przyda, prawda, ale zobaczcie, że to może zostać wyskautowane. W tym momencie Oracle wleci do linii minerałów i zauważy absolutnie wszystko. Nie ma już na Photon Overcharge, a to oznacza także straty w probach. Czy zaznaczył ten budynek, który teraz buduje się koło Twilight Council? Nie mam do końca, 100% tej pewności, ale mam wrażenie, że tak. Mam wrażenie, że tak. No. Dużo rzeczy w tym momencie nam się dzieje. MC ma problem. O, Sentry! Okej, zostanie zestrzelony, ale wymiana za Oracla, nie wiem, czy ja się z tym zgadzam. Nie powiedziałbym, żeby to była taka dobra wymiana. Nie wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle absolutnie Hero. No ale zaraz zobaczymy. 49 minut kontra 49. Mamy Immortale. Hero robi także Nexusa. Nexusa w swoim własnym naturalu oczywiście, bo gdzieżby indziej został zakończony w tym momencie. Dark Shrine, i gdzie znajdują się Dark Templary? Tutaj biegnie jeden, ale ten jeden Dark Templar zniszczy Proba i to będzie tyle na ten temat. Co z tego? Skoro tutaj już mamy troszeczkę jednostek, jest grany kolejny Oracle, mamy Obserwera, więc Hero jest tak naprawdę nie do spenetrowania według mnie w tym momencie. Jest absolutnie nie do spenetrowania. I posiada już także Immortala, więc to jest świetna pozycja, ale chwileczkę, momencik, czyżby atak? Jest Archon, są Zeloty, to jest akurat Archon i Zeloty, świetne na Immortala. To może się udać, to może tutaj być tak naprawdę punkt zwrotny w tej rozgrywce. Czy MC będzie ekspował? Jak na razie tego nie widzimy. Ale ten Archon jest już dostępny, może za jego pomocą także wejść do maina. Atakowany jest w tym momencie ten Nexus. No i Archon zupełnie się nie porusza, nie widać go jak na razie. Hero nic nie wie, ale poświęci tego Naturala, wie, że coś się święci, wie, że coś jest tutaj nie tak. Jest wejście na high ground, jest Archon jako pierwszy, nie, przepraszam bardzo, zeloty nam tutaj wchodzą. Och, ależ się tutaj dzieje teraz. 64 minuty kontra 60, Oracle wpada na wizytację, ale Photon Overcharge skutecznie odwróci jej uwagę, nie, przepraszam bardzo, po prostu ją odepchnie, no i pierwsze zeloty nam zaczynają padać. Archon także zadaje obrażenia, jest Photon Overcharge ze strony Hero, 54 minuty kontra 52, ten Immortal za chwileczkę padnie, czy także drugi będzie w stanie coś tutaj zrobić, także Photon Overcharge atakuje Archona, który zaraz padnie, ten jedyny Immortal przeżył, ale właśnie, pada jego kolega, on także otrzymuje kilka strzałów, bardzo mało jednostek ze strony Hero, MC 15 limitów więcej, przepraszam bardzo, 12 limitów, 8 limitów więcej. Jeszcze walczy, jeszcze coś próbuje. Są kolejne warpiny, to wszystko pod ostrzałem z Nexusa, ale pada jeden Stalker, zanim będzie w stanie cokolwiek zrobić. MC w przewadze, ale musi się wycofać. Te obrażenia to jest zbyt dużo. Musi poczekać, że Photon Overcharge się zakończy. A właśnie, czy będzie czekał? Wygląda to, że nie. Pamiętajcie, za chwileczkę będzie tutaj Immortal. To jest 10 limitów przewagi jak na razie. Oj. Do tego jeszcze właśnie coraz to więcej probów pada od Oracle, no i to też może być punkt zwrotny. Tak naprawdę tych zwrotów akcji mieliśmy tutaj dużo. Czy to jest następny z nich? Immortal właśnie w tym momencie pada, zestrzelił jednego Stalkera, ale to jest tyle na ten temat. Proby także tutaj nie robią absolutnie nic. MC 33 limitu, Hero 34, wydaje się, że jest to troszeczkę więcej, ale czy aby na pewno? Tutaj coraz więcej probów pada, Stalkery atakują z tyłu, cały czas jest atak na tą linię minerałów. Zostało 10 probów dla MC kontra 12 ze strony Hero, absolutnie zdemolował tą linii minerałów. Tutaj zupełnie nie ma nic, co miałoby cokolwiek warpować i wygląda na to, że MC nie ma wystarczającej, nie ma wydobycia po prostu w tym momencie. Próbuje jeszcze coś tutaj zrobić. Warpuje jednego Stalkera. Złapał swojego przeciwnika, ale jego zelot pada. Tu mamy dwa Stalkery. Dwa zeloty, trzy Stalkery kontra tylko trzy Stalkery oraz Mothership Core, więc chyba jest tego niewystarczająco. Po prostu za mało. Za mało posiada zawodnik, były zawodnik SK Gaming, no który po prostu... Wygląda na to, że ten jeden Oracle odwrócił tą sytuację do góry nogami. Pada nam rdzeń statku matki i ostatnie tropiciele już w tym momencie także chyba nie będą w stanie zrobić. Jeszcze Oracle podlatuje, żeby po prostu przyjrzeć się heroicznego wysiłkowi ostatnich jednostek, ale to będzie 2-0 dla Hero. MC nie ma już tutaj złudzeń. GG! 2-0. Hero naprawdę się cieszy. Widać, że to dla niego nie jest... Pierwsza lepsza gierka, ale coś naprawdę, naprawdę ciężkiego. Wow. Naprawdę ostro. O Jezu, przepraszam bardzo.
O, no właśnie. Panie i panie, przepraszam bardzo, musiałem tutaj jeszcze odpisać, ale jest 2-0 dla Hero, który wygląda na to, że jest na świetnej drodze do wygrania drugiego Intel Extreme Masters, panie i panowie. I przypominam także, że po zwycięstwie w Singapurze, to będzie drugi Intel Extreme Masters wygrany przez Hero pod rząd. I drugi Intel Extreme Masters wygrany przez jakiegokolwiek zawodnika w ogóle, co nigdy się nie zdarzyło. To będzie pierwszy podwójny win na IEM-ie w historii. Nikt chyba, jeśli dobrze pamiętam, nie był w stanie zrobić tego dwa razy. Absolutnie nikt. Tak więc, panie i panowie, trzecia gra przed nami. To jest naprawdę ogromne emocje, przynajmniej dla mnie ogromne emocje. No i muszę przyznać, że tutaj akurat dzieje się bardzo, ale to bardzo dużo. Okej, czekamy tak naprawdę na tą trzecią rozgrywkę. MC, no ten Oracle tak naprawdę, Oracle po prostu go zabił, zostało mu 11 czy tam 10 probów i to było tyle na ten, nawet chyba mniej, przepraszam bardzo, bo tam chyba około 12-13 miał Hero, a MC miał około 9, więc no to po prostu było bardzo, ale to bardzo, bardzo mało. Ja bym powiedział, że no mógł tam zwarpować Stalkera, prawda? I według mnie z taką przewagą powinien to zrobić. Jeden Stalker naprawdę mógłby zmienić losy tej rozgrywki. A druga gra, trzecia gra, przepraszam bardzo, przed nami. Zaraz chyba powinniśmy rozpocząć. Tutaj klawiatura Hero, jak widzicie, mała, kompaktowa. Ale chyba właśnie w tym momencie ta gra ma już miejsce. Zaraz zobaczymy. No, o, właśnie, już chciałem się spytać, kiedy, ale Polar Night na naszych ekranach mroźno, naprawdę bardzo dużo śniegu tutaj, jak na razie na tych mapach, na pewno nie tak, jak właśnie w São Paulo, tak jak w Brazylii, gdzie jest naprawdę gorąca atmosfera. Pierwszy zawodnik, MC, na naszych ekranach, drugi z nich także, na godzinie 6, czerwony Protoss kontra niebieski, oczywiście Protoss, CJ Entus Hero, którego widzimy właśnie teraz. 2-0 dla czerwonych, dokładnie tak, 2-0 dla czerwonych, którzy także na czacie chyba są z nami, czy są właśnie jacyś fani Hero, CJ Entus Hero na czerwono, chciałbym w tym momencie ich zobaczyć, także oczywiście fanów MC, czyli tych niebieskich, pamiętajcie, możecie zmienić swoje kolorki. 2-0 dla Hero, który idzie po swoje drugie zwycięstwo z rzędu i to nie jest drugie zwycięstwo z rzędu w jakimś tam, powiedzmy, turnieju jakimś, prawda, jakimś online'owym turku za $100. Nie disujemy tych turniejów, one są naprawdę świetne, one bardzo przysługują się rozwojowi sceny StarCrafta 2 i nie tylko sceny, bo także w innych takich grach, gdzie są takie turnieje, one po prostu naprawdę bardzo przysługują się rozwojowi sceny e-sportowej. Ale to jest Intel Extreme Masters, tutaj nie grasz po prostu na jakichś, nie wiem, midmasterów albo kogoś podobnego, tutaj grasz na naprawdę wykoksowanych przeciwników, zwłaszcza w tej fazie eliminacyjnej, gdzie Hero naprawdę pokazał klasę, naprawdę pokazał niesamowitą klasę. Chwileczkę, momencik. Jeszcze tutaj musiałem jedną rzecz zrobić. No i tak jak powiedziałem, słuchajcie, naprawdę konkretne rozgrywki. Druga sprawa to oczywiście to, kogo pokonał tutaj Hero. Przecież zniszczył Majora 3-0, zniszczył TLO 3-0 i teraz niszczy MC. Z drugiej strony MC, no A-Bomba także pokonał, Jagdzi 3-1. Tam miała miejsce niesamowicie emocjonująca rozgrywka. No i teraz co dalej? Obaj zawodnicy decydują się po prostu na Cybernetic Core po Gatewayu. Mamy MC, który robi swój drugi asymilator. Mam wrażenie, że mógłby go zrobić troszeczkę wcześniej. Mógłby go zrobić troszeczkę wcześniej, ale jest drugi gateway także, więc widać już tutaj, że MC będzie starał się lać i to lać bardzo mocno. Nie ma drugiego gatewaya od Hero, więc już mamy dosyć dużą różnicę. Dosyć dużą różnicę, jeśli chodzi o te wszystkie, o ten cały build order. No i to może być... konkretne, to będzie konkretne oczywiście, bo to nie jest gra właśnie, tak jak powiedziałem, to nie jest gra jakichś randomowych typów, tylko po prostu to jest gra na najwyższym poziomie PvP, ale... Dla mnie właśnie pytanko brzmi, no MC chce tutaj atakować, co zrobi Hero? Na tej mapie jakaś szybka ekspansja raczej nie wchodzi w grę, chociaż no właśnie,
nie takie rzeczy widzieliśmy. No Hero w tym momencie wygląda jakby po prostu chciał być bardzo, ale to bardzo defensywne. Robi drugie centry. Wygląda mi to na Stargate. Wygląda mi to tak troszeczkę na Stargate, chociaż też nie jestem do końca pewny, czy on będzie starał się mimo wszystko ekspować. Bo ma już 300 minerałów, więc no coś by wypadało z tym wszystkim zrobić. I naprawdę zastanawiam się, co tak naprawdę Hero ma z 400 minerałów. Ma na Nexusa. I będzie decydował się na ekspansję. O, wow. To może być dosyć duże potknięcie. To może być coś, co tak naprawdę tutaj za pomocą tego MC będzie w stanie wyjść naprawdę mocno do przodu, jeśli będzie w stanie to wyskautować, jeśli będzie miał miejsce tutaj jakiś atak. Hero do tego jeszcze robi Stargate'a. Te Stalkery mogą tutaj naprawdę bardzo pomóc. Jest grany trzeci gateway ze strony MC. On może tutaj zadać potężny damage. Zaraz zobaczymy dokładnie, czy go zada. W każdym razie czekamy właśnie, bo te gateway'e muszą się otworzyć, muszą dodatkowe stalkery nam tutaj wbiec. Jakby teraz tak naprawdę MC zauważył, co się dzieje w naturalu u swojego przeciwnika, myślę, żeby się nawet uśmiechnął. No zobaczymy za chwileczkę. 34 limitu kontra 34, Hero ma supply blocka. No i takie supply bloki w tym momencie, chociaż nie do końca jest to supply block, trzeba przyznać, bo on i tak dopiero teraz buduje swoją kolejną jednostkę. Nie jest to do końca aż taki supply block. Okej, trzy stalkery wpadają. No i teraz pytanie, czy będzie w stanie to obronić? Czy będzie w stanie tutaj dać radę Hero? Jak na razie jego... O, niedokończony Nexus jest już teraz atakowany przez 5 stalkerów i nie będzie można chyba rzucić wodą overcharge, a nawet jeśli, to może być bardzo, bardzo uszkodzony Nexus już w tym momencie. I zobaczcie, teraz tak naprawdę trzeba to po prostu obronić w jakiś taki sposób, pozwolić na zakończenie tego Nexusa i to może tak naprawdę się nie udać. Zaraz zobaczymy, tutaj jeszcze troszeczkę Hero próbuje sobie kupić czasu. Jest także grany Stargate ze strony MC, więc Oracle jest w drodze, Oracle jest w drodze ze strony Hero i jest photon overcharge, ale to jest jedyny photon overcharge w momencie, w którym oczywiście Hero buduje także kolejnego swoje gateway. Ma troszeczkę mniej jednostek, MC za chwileczkę będzie miał może jakieś Feniksy, a tymczasem Hero bierze się za budowę Void Rayów. Na Stalkery jak najbardziej dobre. Może jeszcze na coś, co wyskoczy z tej linii minerałów. I kolejny Oracle właśnie w tym momencie nadlatuje. Mothership Core nie znajduje się w pozycji, w której miałby to wszystko obronić, ale to zostało zauważone. Już w tym momencie widać, co się dzieje. Jest grany Void Ray. Nie, proszę bardzo, Oracle ze strony MC. To Hero kończy swojego Void Raya. No i właśnie, jak zauważycie, po raz kolejny padają nam proby. To są 4 jednostki zabite. Nie wygląda to najlepiej. MC zaczyna tracić naprawdę bardzo dużo. Zupełnie nic tutaj nie warpuje. On po prostu, demolowana jest jego linia minerałów. 42 limitu kontra 51. 13, 14, 15. To jest zbyt dużo, jest po prostu brak, absolutny brak linii minerałów w tym momencie. O, GG, dlaczego, no po prostu zupełnie nie rozumiem, co tutaj MC zrobił, no. Całkowity brak jakiejkolwiek obrony w linii minerałów i Oracle, która zniszczyła co najmniej z 15 probów, no. Zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego aż tak prosto tutaj wyszła Hero, ta trzecia gra. Okej, panie i panowie, lecimy z czwartą rozgrywką, no 3 do 0. Nie spodziewałem się czegoś takiego, nie spodziewałem się tego w trzeciej grze aż takiego. No ale zaraz zobaczymy, panie i panowie. Hero wygrywa 3-0 w finale Intel Extreme Masters, czy to jest wygrana 4-0? No byłoby to według mnie troszeczkę niespodziewane. I dla mnie to jest po prostu, no, aż nieprawdopodobne, jak prosto tą trzecią grę wygrał Hero. 3-0 to jest jak dla mnie wynik, którego naprawdę tutaj, no, nie przewidywałem. Okej, tak więc panie i panowie, za chwileczkę nasza czwarta rozgrywka. Czy to wszystko zakończyć ma się właśnie w taki sposób, czy może raczej, nie wiem, no pokaże nam jakiś mega comeback MC, no mam wrażenie, że nie, on nie wiem, czy jest zmęczony, czy o co tutaj chodzi, ciężko mi powiedzieć, ale to zupełnie nie wygląda tak, jak według mnie miałby wyglądać ten, może nie jak miałby wyglądać ten finał, bo nie jestem tutaj od tego, od...
od komentowania, jak ten finał tak naprawdę miałby wyglądać, prawda? Okej, okay, a gra za chwileczkę nam się rozpocznie. Czwarta gra, Daedalus Point, panie i panowie. Na naszych ekranach Minchul. Niebieski Protos, którego właśnie w tym momencie widzimy. Musi się skupić, musi nam pokazać naprawdę coś niesamowicie dobrego. Jego PvP jest mocne. A tutaj wygląda naprawdę jak zabieranie dziecku cukierka ze strony tego zawodnika właśnie. CJ Entus Hero w prawym dolnym rogu. Zdecydowana dominacja tego gracza. No powiedziałbym tutaj, że... Nie wiem tak naprawdę do czego tutaj to porównać. Nie wiem absolutnie do czego to porównać. I zaraz zobaczymy oczywiście jak ta gra się potoczy. Dla mnie jest to taka sytuacja, w której no po prostu... Co mam tutaj powiedzieć? No co ma tutaj zagrać tak naprawdę MC? Co ma zrobić? No według mnie po pierwsze powinien zagrać obronę na Oracle, no bo to co ta Oracle robi z nim, to jest totalna tragedia. To jest już druga gra, gdzie Oracle zadała przerażające obrażenia. Ale jak na razie, no będziemy musieli zobaczyć, co tutaj nam zawodnicy pokażą. Jak na razie są to podstawowe elementy, prawda? Czyli gateway, asymilatory, cybernetic core i takie tam sprawy. MC bardzo przytomnie sprawdza swój własny natural i to jest dosyć ważne, ponieważ... Znaczy w sumie nie sprawdził maina, ale to tam akurat nie jest ważne. No aż tak w tym momencie ważne ze względu na to, że i tak nic się nie dzieje. Ale dlaczego go sprawdza? Ponieważ... Hero mógłby zagrać mu tutaj jakieś proxy gate'y, prawda, albo coś podobnego, ponieważ on i tak wygrywa 3-0, więc nawet strata jednej mapy nie była tutaj dla niego bolesna. Teraz widzimy właśnie tą lokalizację, która nie została wyskautowana, ale tak jak mówię, no tutaj MC może popełnił pewien skautujący błąd, jeśli obawia się właśnie jakiegoś proxy, ale mimo wszystko nie ma to zbyt wielkiego wpływu na rozgrywkę, ponieważ już w tym momencie widzimy, prawda, że tutaj wszystko dzieje się dobrze. No. Okej. Okay. Wygląda na to, że stanęliśmy w miejscu. Rozgrywka jest tak szybka, że generalnie biorąc to wszystko stanęło w miejscu. Okej, okay, teraz nam się rusza z powrotem. Dziwnie to wyglądało. W każdym razie... No ja tutaj widzę sytuację, w której no po prostu widzimy takie podstawy, prawda? Czyli jest Cybernetic Core, mamy dwa asymilatory, można sprawdzić ile zostało wybranego gazu właśnie z tych asymilatorów. No i generalnie, że biorąc... Takie naprawdę mega podstawowe rzeczy. Drugi gateway od Hero. No Hero według mnie to jest bardzo fajne zagranie ze strony Hero, jeśli on robi tego drugiego gatewaya, ponieważ to może być takie bardzo bezpieczne, defensywne granie właśnie ze strony tego zawodnika. On widzi, że MC jest dosyć dużym agresorem, więc dlaczego by właśnie po prostu nie zagrać troszeczkę bardziej defensywnie? Nawet streamy tego nie ogarniają, co się dzieje. Dokładnie tak, słuchajcie. Ale okej, okay, tutaj nie widać żadnej technologii. Jest Mothership Core, no Pro będzie musiał się ewakuować, a może raczej po prostu nie zrobi tego. No i teraz... No MC musi to zestrzelić. Mamy Twilight Council. To jest dobra mapa dla Blinkstalkerów. To bym powiedział, że ona jest nie najgorsza dla Blinkstalkerów. No i teraz tak naprawdę MC albo pokaże nam jakąś technologię, no albo... Znaczy, Expanse... Czy on będzie grał XP? To jest 260, 200-300 min... Nie wierzę. Jeśli MC teraz zagra Expansję na tej mapie... Jeśli on zagra Ninja XP na tej mapie, to ja padnę. Ja padnę tutaj na zawał, bo to nie powinno mieć miejsca. To się nie powinno zdarzyć, ale nie. On robi Stargate. On w tym momencie robi Stargate. I mimo wszystko nie będzie tutaj szedł jakieś dzikie wiksy. No ten Stargate może mu pomóc, prawda? Ten Stargate jest tutaj akurat bardzo ważny właśnie na ten styl. Chociaż nie, przepraszam bardzo, właśnie Twilight Council będzie tutaj dosyć fajny właśnie na Stargate. Ale z drugiej strony właśnie pytanie brzmi, co zrobi MC? Czy to jest Oracle przed jakąś ogromną ilością Stalkerów? Czy może tutaj jakieś Void Ray albo coś podobnego? Ten Stargate może mu dalej pomóc, ale mimo wszystko, kiedy mówimy o nożyce papierkami właśnie w PvP, no to należy przyznać, że mimo wszystko Stargate nie jest zbyt dobry na Twilight Council, prawda? Ten Time Warp chyba nie trafiony za bardzo, przynajmniej ja to tak zauważam. Okej, okay, Mothership Core pada, dokładnie tak.
no, można zbudować drugiego, ale mimo wszystko jest to strata, prawda? Jest to strata. Blink w drodze, mamy coraz więcej gatewayów, Oracle także grana ze strony MC. No i Heroway jak na razie na rampę się nie może za bardzo załadować, musi uważać mimo wszystko na swojego przeciwnika, bo to nie jest takie proste, to nie jest dla niego takie, ale to ale takie proste. Okej, jest ekspansja. O, tutaj. No, otwarcie Stargate'owe nie jest w stanie zapobiec tej ekspansji przed budowaniem się jej, prawda? Jeśli gramy na przykład Blink Stalkery, no to Stalkery fizycznie są w stanie w to strzelać, a Oracle no nie za bardzo, prawda? Feniksy też nie za bardzo, Void Ray'a ja bym tutaj raczej nie widział. Może strzelony zostanie probe, zaraz zobaczymy, czy da radę. Tak jest, ostatni strzał dosięga i nie zauważył tutaj absolutnie nic. MC tymczasem leci Oraclem, no i próbuje się tutaj troszeczkę jeszcze obronić, Void Ray także w drodze, ale co robi w tym momencie Hero, to buduje Nexusa i ten Nexus jest tutaj ekstremalnie ważny. W tym momencie tak naprawdę Hero wychodzi na bardzo dobre prowadzenie. Okej, mamy Oracle wpadając do linii minerałów, jak będzie wyglądała reakcja ze strony Hero. No troszeczkę tych probów nam padło, jak na razie atakowany jest w ogóle Stalker, to nie powinno mieć miejsca. Jest także Blink i czy nie? Raczej nie, zostanie zestrzelony Oracle, blisko było. No ale właśnie. No jest Nexus. MC w tym momencie ma sytuację, w której tak naprawdę albo musi zaatakować swojego przeciwnika i go zniszczyć, albo musi zagrać Nexusa i być do tyłu. Więc to są takie dwie opcje, z których każda może wyglądać tutaj nie najlepiej. Zaraz zresztą zobaczymy. Grany drugi Void Ray, jest także Immortal. Myślę, że MC może zaatakować, no i posiadając Immortala oraz dwa Void Ray'e, może tutaj zrobić naprawdę bardzo dużo. Zaraz zresztą zobaczymy. Posiada tutaj pylona, Void Ray właśnie w tym momencie został także zauważony, więc no ten pylon oczywiście zostanie zniszczony. Ale tak jak powiedziałem, no tutaj po prostu co musi zrobić MC, to jest albo ogromny, fantastyczny atak, w którym do tego jeszcze może, nie wiem, Oraclem będzie w stanie jakieś obrażenia zadać, chociaż... No właśnie, a tymczasem MC robi ekspansję i ta ekspansja jest tutaj późno, ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo późno. W porównaniu do tego, co posiada Hero, to on już wybiera minerały ze swojego naturala, no i tutaj trzeba stwierdzić, że jest to po prostu wszystko spóźnione. MC zagrał bardzo defensywnie na Hero, który zagrał po prostu greedy i to jest też taki, no, rzucę papier kamień, jeśli ja gram sentry mogą zostać zniszczone, ale tylko jeden według mnie, dokładnie tak, Oracle pada. A tak tutaj także, no, Hero może to robić, prawda, bo może po prostu swojego przeciwnika, no właśnie, teraz blinkować i po prostu uciec i bezproblemowo dać się radę tutaj z takimi małym focus fire, prawda, z takim małym snajpowaniem kolejnych jednostek. I tak naprawdę to jest to, o czym mówię, Hero zagrał ekspansywnie, a MC defensywnie, czyli ekspansja wygrywa na defensywę, prawda, no bo po prostu będziesz miał więcej, a jeśli twój przeciwnik cię nie atakuje, no to nie jesteś w żadnym bezpośrednim niebezpieczeństwie. A tymczasem... Czekamy, bo z tego co widzę, no kolejne Immortale grane ze strony Hero. MC optuje za stworzeniem Void Rayów, no i także jego Immortale też się tutaj pojawiają. Czyżby jakbyś Blink do maina, no można by się pokusić właśnie o taki styl rozgrywki. Kilkoma Stalkerami po prostu może zestrzelić pylona albo kilka probów, to zawsze jest całkiem fajna sprawa. No i będziemy mieli także atak do naturala, czyli tu prąkę atak. Zaraz zobaczymy, no tutaj akurat SOS Stalker pada natychmiastowo, to akurat nie zrobiło absolutnie nic. Mamy też Stalkery także w mainie, tutaj znajduje się Mothership Core, od razu foton overcharge zostanie zagrany Immortal, za chwileczkę także tutaj wyjdzie. Stalkery atakują Nexusa, w ogóle nie powinno się wydarzyć. O, i teraz może tutaj wyjść Immortal tak naprawdę. O, MC atakuje. MC właśnie teraz wychodzi do przodu. No i zaraz zobaczymy, czy będzie swojemu przeciwnikowi w stanie coś zrobić. Tutaj jest jeden Immortal, troszeczkę Stalkerów w drodze. 83 limitu kontra 78. MC musi zadać obrażenia. Tutaj zaraz zobaczymy, czy tu jest ta Photon Overcharge. Jest! Ostatniej sekundzie zostanie rzucony Photon Overcharge. Tymczasem mamy atak i tutaj jest tylko jeden Immortal da Hero, on w tym momencie się wycofuje, Photon Overcharge zagrany także przez niego, ale dwa Void Ray'e plus jeszcze do tego Prismatic Alien, przepraszam bardzo, trzy Void Ray'e i do tego jeszcze Immortale, ten Nexus pada natychmiastowo i wygląda na to, że mamy ogromny blink, ale czy Hero będzie w stanie utrzymać tą pozycję? Chyba nie, ponieważ jego Stalkery właśnie w tym momencie padają, chociaż tutaj Immortale, nie, jeszcze się trzymamy, przepraszam bardzo, Photon Overcharge, jeszcze próbuje coś zrobić, ten jeden Immortal ze strony Hero nie ma zbyt dużej ilości życia, on właśnie teraz pada, jest jeszcze Force Field po to, żeby uratować sytuację, ale czy ona jest do uratowania? Chyba już tym
tym momencie nie. Hero za chwileczkę straci Nexusa w naturalu. On dalej atakuje, ale właśnie teraz Ferry tych niebieskich świateł eksploduje. MC może wygrać tą jedną grę. Chyba ją wygra. Będzie 3-1. I to może być początek comebacku ze strony Minchula. No widać tutaj, że po prostu jego przeciwnik nie ma już nic. Absolutnie niczym miałby obronić ten pochód protoskiego zawodnika o kolorze niebieskim. Trzy stalkery nic nie zrobią. Jest wejście do maina. Zostanie zagrany force field. To na chwileczkę, może jeszcze opóźni to wszystko, ponieważ no, te jednostki po prostu nie są w stanie przez to przejść, ale jest oczywiście Photon, przepraszam bardzo, Prismatic Alignment, Void Ray, jako bardzo ciężka jednostka próbuje jeszcze zadać obrażenia, ale to już jest triumfalne wejście do maina oraz całkowita demolka wszystkich jednostek. To będzie ten jeden punkt. Czy będą kolejne? Zaraz się dowiemy, ale na 100% mamy już zwycięstwo ze strony MC w tej czwartej rozgrywce. Kolejne gateway już nam padają. No widać tutaj, że po prostu absolutnie nic nie ma. Do tego jeszcze za chwileczkę padnie nam Cybernetic Orb. Czy Hero będzie w stanie się obronić? Nawet jeśli MC posiada swój natural, a Hero po prostu go nie ma. Te stalkery po prostu nam tutaj padają w ogromnej ilości. Został zniszczony jeszcze jeden Immortal, ale jak widzicie, no może jeszcze kolejny. Ale to jest GG. MC wygrywa czwartą rozgrywkę. Jest bardzo, bardzo, bardzo do tyłu. Ale wygrywa. Jeden do trzech, 3-1. No MC, no próbuje powrócić, próbuje, ale to jest dla niego bardzo, ale to bardzo długa droga. Okej, 3-1, panie i panowie. No Hero dalej jest bardzo blisko. Bardzo, 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 bardzo blisko. A my za chwileczkę będziemy rozpoczynać kolejną, piątą grę. No, doświadczenie zakazuje mi wierzyć w ten epicki comeback, o którym oczywiście fani MC w tym momencie myślą, ale... Ale może coś tutaj będzie miało miejsce. Zaraz zobaczymy. Hero jest potężnym przeciwnikiem, ale widać, że MC w końcu się spiął i pokazał dobrą grę. Naprawdę dobrą grę, o niebo lepszą od tego, co widzieliśmy przed chwilą. A tymczasem sobie poczekajmy jeszcze. Kolejna rozgrywka powinna się za chwileczkę zacząć. No, MC kontra Hero. Czy to jest comeback MC? Czy to jest comeback MC? To jest pytanie, które ciśnie się na usta wszystkich, bo jedna mapa to jak na razie jest niewiele. Naprawdę, na cztery mapy, jeszcze trzy, przepraszam bardzo, które w tym momencie musi wygrać. A no to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Co teraz chce zrobić Hero? No, widzimy tutaj... Widzimy tutaj taką sytuację, w której to ja bym powiedział, że MC dalej ma problem. Dalej widać tutaj było pewne takie problemy, błędy można by powiedzieć, prawda? Czyli on zagrał defensywnie, jego przeciwnik zagrał ekspansywnie, no i tak to się skończyło, ale mimo wszystko był w stanie to wszystko rozegrać bardzo pozytywnie dla siebie. A my tymczasem jesteśmy na Heavy Rain, która, no właśnie, jest tutaj mapą bardzo lubianą przez protosów niektórych. Hero! To czerwony Protoss na godzinie 11, na 5, który gra tutaj jako niebieski Protoss kontra czerwony Protoss, przegrywa 1-3, Hero dalej, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko, ale czy poza zasięgiem MC? Wygląda na to, że nie, wygląda na to, że właśnie Kolos został rzucony na kolana, skoro można go zranić, to można go także zabić i MC w tym momencie czuje, że mimo wszystko może dać radę, że mimo wszystko może coś tutaj zrobić. Pytanie brzmi, czy starczy mu sił, czy starczy mu tej mocy właśnie,
tego niesamowitego Bostosa, żeby po prostu pokonać Hero, bo Hero jest tutaj absolutnie w super dogodnej dla siebie pozycji, wygrywa 3-1, jest naprawdę bardzo utalentowanym zawodnikiem i czuje, że chce wygrać. On w tym momencie wie, wygrałem Singapur, jeśli wygram São Paulo, będę pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał 2 IEM-y, który wygrał 2 razy turniej Intel Extreme Masters i zrobię to pod rząd, żeby było jeszcze lepiej, zrobię to pod rząd. I to jest akurat dla mnie bardzo duża motywacja dla zawodnika CJ Entus. MC, jak na razie Gateway, podwójne asymilatory, dokładnie to samo robi Hero. Hero, przepraszam bardzo, może źle akcentuję, prawda? No ale widać tutaj takie podstawowe elementy rozgrywki. No i teraz pytanko, co dalej, ponieważ z tego co widzę, jak na razie to po prostu zawodnicy powoli się skautują. Znaczy jak na razie to po prostu co robi Hero, to skautuje swojego przeciwnika. MC nic nie robi, no więc nie będzie reagował na poczynania Hero. O, przepraszam bardzo, teraz chyba wyślę proba. Ogólnie rzecz biorąc, no to dla mnie jest to sytuacja, w której to... MC... No pytanie brzmi, co chcę zrobić. Mam wrażenie, że z jednej strony można by przykozaczyć, prawda? Zrobić jakiś dziki strat, olinować. Ale czy MC chce tak ryzykować? Czy chce ryzykować 6000 dolarów? Bo tyle tak naprawdę jest różnicy pomiędzy drugim a pierwszym miejscem. Ciężko mi tutaj powiedzieć tak naprawdę. Okej, okay, generalnie rzecz biorąc, no 25 kontra 25 mitu, jest tutaj drugi gateway grany ze strony Hero, więc po raz kolejny widzimy z jego strony troszkę bardziej agresywną rozgrywkę. MC to chyba zauważył i będzie grał defensywę, jest już jego pierwszy sentry i mamy także oczywiście Stalkera granego przez niego. No i dokładnie tak, Hero robi jednego Stalkera, jest już także drugi, będzie chciał tutaj przeatakować, troszkę przycisnąć MC. Czy to się uda? To na pewno może troszeczkę... MC, Proxy Stargate. Czy to będzie Proxy Stargate, panie i panowie, dla MC? No bo muszę przyznać, że tutaj może być naprawdę bardzo gorąco. Twilight Council, grany przez Hero. Czy to jest Proxy Stargate? MC, odpowiedz mi teraz. Nie, on robi ekspansję. W tym momencie, kiedy będzie atakowany przez 3 Stalkery oraz Mothership Core, to może być najlepszy pomysł. To jak na razie jest tylko jeden Stalker oczywiście, tylko jeden Stalker. Ale no właśnie, zaraz zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tutaj znajduje się także Sentry, więc no, ten Stalker raczej nie zrobi zbyt wiele. Nie powinien rzucać Time Warpa według mnie w tym momencie MC, bo to też nie byłoby zbyt mądre. Robi pylona. Ten Nexus jest po prostu no, dzikim szałem w tym momencie. Ten Nexus według mnie nie jest najlepszym pomysłem. Blink w drodze i Blink tak naprawdę na 2 bazy ze strony MC, no to po prostu według mnie to będzie fantastyczna sytuacja. O, Force Field, ten Force Field nie był najlepszych lotów. Teraz można atakować po prostu tą Liminerów Stargate grany i MC chyba tak naprawdę chce zmusić swojego przeciwnika po prostu do wiary w to, że anulował mu tego Nexusa i że nie ma tutaj żadnej innej technologii. Jeśli to wyjdzie MC, to może tutaj jeszcze wyjść bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mothership Core także powinien coś tutaj robić, ale on chyba nie chce go stracić, żeby nie dostać po prostu, żeby rzucić Photon Overcharge. No i zaraz zobaczymy, ten Photon Overcharge będzie bardzo blisko. Teraz chyba zostanie zagrany. Dokładnie tak, mamy wyjście. To są 3 Stalkery kontra 4, jeden zostanie przepraszam, kontra 2, jeden zostanie zniszczony, jest Photon Overcharge, dokładnie tak, ale on cały czas atakuje tego Nexusa, on po prostu chce go zniszczyć. No i czy to się uda w tym momencie MC, czy Hero, bo wygląda na to, że nie do końca, chociaż on i tak ma o wiele więcej, on dalej ma o wiele więcej i po prostu może się cofnąć i dalej próbować tutaj lać. Oracle w drodze, są 3 gateway dla MC, on wie, że straci tego Nexusa, on po prostu go poświęci i dokładnie tak, mógłby atakować uszkodzonego Stalkera, czego nie robi, a to jest według mnie błąd. On teraz dopiero go zniszczy. Oj, ciężka sytuacja, ciężka, bo Blink tutaj jest prawie także gotowy. MC może tego nie utrzymać, ale właśnie teraz wlatuje Oraklem do linii minerałów swojego przycinka. Nie wlatuje, przepraszam bardzo, tylko właśnie teraz wylatuje. Robi się także drugi Oracle. Kolejne centry, kolejne, przepraszam bardzo, force fieldy. Właśnie teraz są grane. Będzie tutaj naprawdę bardzo gorąco. Ten Oracle był zupełnie niespodziewany. I właśnie teraz rozpoczyna demolkę. Całkowitą demolkę linii minerałów. Jak będzie wyglądał ten atak? Mothership Core zostanie zniszczony. O, tutaj Hero zupełnie się nie popisał. Jest także atakowany Stalker. On chyba za chwileczkę nam padnie. Są kolejne próby atakowane. Nie, ten Oracle za chwileczkę zostanie zniszczony. Wygląda na to. MC 42 limitu, Hero 37. No i teraz obrona ze strony
strony MC, 85 energii na Oracle, tutaj jeszcze grane są kolejne jednostki, zaczynają nam padać proby, w tym momencie mamy ich 23, ze strony 22, kontra 20, tam jest tutaj MC, nie zadał jakichś takich ogromnych obrażeń, a jego przeciwnik ma tutaj oczywiście Stalkery, więc pytanie brzmi, gdzie będzie starał się blinkować, bo widać tutaj oczywiście, że ten blink no jest już dostępny, no i gdzie jest Photon Overcharge, chyba teraz zostanie zagrany, jest już także chyba drugi Oracle, chociaż do końca tego nie widzę, dokładnie tak, próbuje atakać, zniszczy jednego Stalkera, także chyba drugiego, czy ja bym na pewno 36 limitu, kontra 33, MC ma 4 gateway'e, Hero ma 3, jeden Oracle wycofuje się, nie ma granej kolejnej, ona ma 10 życia, więc też nie zrobiła zbyt wiele, na pewno troszeczkę zdestabilizowała tą linię minerałów, no ale wygląda to nie najlepiej dla MC, on walczy na Blink Stalkery i to jest właśnie najgorszy problem, będzie musiał w tym momencie blinknąć, traci jeszcze troszeczkę tych swoich probów, odbija ten atak cały czas, ale to głównie dlatego właśnie, że posiada Photon Overcharge, jego przeciwnik nie ma tutaj zbyt wiele, jest zagrany bardzo ładny ten, bardzo ładny Force Field, no ale Blink Stalkery są w stanie po prostu uciec. Wow, no 43 na 37, tutaj MC ma duże możliwości produkcyjne i do tego jeszcze Hero warpuje Stalkery w linii minerałów po tylko, żeby obronić się przed Oracle i właśnie teraz te Oracle tutaj wpadają, no zaraz zobaczymy, atakowana jest ta słabsza, o tutaj Stalkery blinkują, no nie, to raczej nie ma szans, żeby się udać, 42 na 37, te Oracle po prostu zostały zniszczone, do tego jeszcze mamy zaloty w linii minerałów, o tutaj dosyć dużo probów tam zaczyna padać i tak naprawdę, no Hero, czy jest w stanie to obronić, tutaj dosyć dużo probów tak naprawdę mu ginie, w tym momencie ma 35 minut na 38, troszeczkę też poobijał swojego przeciwnika MC, Stalkery muszą uważać, jak zauważycie, jeden chyba nam padnie, ten jeden Stalker, o, ma 5 życia na krzyż, warpowane są także kolejne zeloty, czy ten Stalker zostanie zabity, no mógłby zostać zabity, ale wygląda to, że nic takiego nie zostanie wykonane, MC, o, on robił Oracle, bo wie, że te Stalkery po prostu są na skrawku życia, więc zresztą jeden zginął, więc cały czas co robi Hero, to warpuje jednostki do maina i nie jest w stanie po prostu tutaj zatrzymać, nie ma Mothership Core'a, nie ma tutaj wizji na high ground, więc jedynym wejściem do bazy MC jest rampa. Rampa, która cały czas jest force fieldowana. Jest kolejny Oracle. Tutaj mamy świeżego Stalkera, no ale widać jeszcze, że zeloty nam tutaj wpadą w tą linię minerałów. Stalker za chwileczkę pęknie. No i to może być po prostu bardzo, ale to bardzo bliska gra. 37 minut kontra 37, Stalkery zaczynają walczyć. No i teraz tak naprawdę atakowanie linii minerałów, to jest według mnie priorytet. Mothership Core także tam wylatuje. Ten Stalker za chwileczkę zostanie zniszczony, dokładnie tak, ale to jest jeden Stalker, jest także atakowany kolejny. Właśnie teraz tam pada, to cały czas Stalkery, które są niszczone. MC ma 33 minut na 37 ze strony Hero. O nie, Oracle pada. Ale tu są, o właśnie, jeszcze Zelot zostanie zniszczony. No MC... zadaje obrażenia, ale nie aż takie duże według mnie. O, i za chwileczkę zostanie znaleziony także Stargate. Więc MC zostanie na 4 Warpgate'ach. Kolejny Oracle w drodze. Nie, to zostanie znalezione i raczej Oracle nie będzie w stanie się wybudować. Dokładnie tak, wystarczy w tym momencie zniszczyć tylko pylona. I to będzie tyle. MC jednakże wychodzi, ma 10 limitu mniej i to jest... duża różnica, bardzo, ale to bardzo duża różnica, ma dużo mniej w tym momencie, robi Robotic Facility, ma na drugiego Photon Overcharge, proby także są odbudowane, ma ich 16 na 24, tak naprawdę główna różnica w tym limicie to są po prostu proby, to jest jego linia mineralna, mógł oraklami po prostu bić proby, zamiast atakować Stalkery mógł po prostu bić proby i wtedy wyglądałoby to o wiele lepiej, każdy taki orakl zniszczyłby po 2-3 proby, po 4 może, po prostu wycofałby się i wtedy tak naprawdę MC wyglądałby według mnie o wiele lepiej. Tymczasem po raz kolejny Force Field. No i MC czeka na swojego przeciwnika, warpuje także trochę Stalkerów, Robotic Facility prawie zakończone, Hero robi ekspansję, MC musi to wypchnąć, on widzi, że to jest tylko kilka Stalkerów, więc może to po prostu wypchnąć, dokładnie tak, może zaatakować swojego przeciwnika i zejść w tym momencie z rampy i po prostu zrobić Nexusa, tylko czy on ma na to minerały, oto jest pytanie, robi Obserwera, oj, Hero wygląda o wiele lepiej w tym momencie. Hero wygląda o wiele lepiej i mam wrażenie, że tak naprawdę wygląda to po prostu, no może nie na przegraną grę, ale po prostu MC musi zagrać ekspansję, Hero już ją robi, więc to jest tak naprawdę sytuacja fantastyczna dla Hero, MC robi Immortala, on może tymi Immortalami próbować atakować, ma 4 Warpgate'y, więc posiadając 2 Immortale może byłby w stanie no, ten natural zdemolować, pytanie brzmi, czy po raz kolejny chce się decydować na taki bardziej olinowy atak, o Stalkery muszą uważać, one są wszystkie mocno poobijane, więc to także zmniejsza troszeczkę ich wartość bojową.
Nexus jest widoczny już dla MC, no i tak jak powiedziałem, on po prostu może tutaj próbować jakiegoś ataku, po to właśnie tylko, żeby swojemu przeciwnikowi jakoś tutaj spróbować jakieś mocarne obrażenia zadać. Zaraz zobaczymy. Nie, robi ekspansję, MC robi ekspansję. Jest także Warpriest od Hero, no MC tutaj spóźnił to. Hero do tego jeszcze kolejne Stalkery w drodze i on chyba nawet będzie starał się atakować swojego przeciwnika po to tylko właśnie, żeby go zmusić go do uległości, prawda? Bo są dwa miejsca, które należy bronić, ale tu jest na podwójnego Photon Overcharge i to jest też bardzo ważne. MC ma już jednego Immortala, robi drugiego, więc taki Blink może nie być najlepszym pomysłem. I zobaczymy, czy zawodnik, były zawodnik SK Gaming za chwileczkę do tego wróci. O, Warprism, a nie, przepraszam bardzo, to Stalkery są, Stalkery należą do tego, do Hero, ale tu jest to troszeczkę zelotów, no i drugi Immortal, będzie podwójny Photon Overcharge, ale czy zostanie to wszystko zagrane zanim Nexus się zakończy, bo ten Nexus jeszcze troszeczkę potrwa, zanim on zostanie wybudowany, no i zaraz zobaczymy, tutaj jest troszeczkę zelotów, no i teraz następuje próba ataku, jest także Sentry, no i nie, ten Nexus jest nie do utrzymania i to będzie GG, to jest absolutne GG już w tym momencie ze strony MC, bo jeśli on straci tego Nexusa, to w tym momencie nie ma jak do tej gry powrócić, chyba że będzie swojego przeciwnika atakował, a ten ma naprawdę dobrą armię. I to jest jak dla mnie GG. To jest jak dla mnie końcówka tej rozgrywki, no chyba że Warpriest zostanie tutaj jakoś użyty, nie wiem, do ataku albo do czegoś, no nie sądzę. Do tego MC nie jest w stanie zejść ze swojej rampy, ma 3 Immortale, ale jego przeciwnik posiada Sentry, więc rozpołowi tą armię po prostu. MC popełnił ten błąd, że stał na rampie po prostu i nie bronił tego ataku jakoś tak mega mocno i dał się zepchnąć do maina i tam po prostu tylko jeden force field i to tyle na ten temat. No tutaj to jest według mnie taka rozgrywka już w tym momencie troszeczkę pograna. MC robi Kolodena, czyli Colossus Bay, znaczy Robotic Support Bay. Okej, Photon Overcharge zagrany, on tutaj jakby... Okej, no Warpriest zostanie zdemolowany, ale to tyle na ten temat, prawda? To nawet nie jest tak, że ta energia została stracona, bo MC i tak tą energię na nic tak naprawdę nie będzie w stanie użyć. No ale jest to według mnie... Nie wiem, czy będzie w stanie tutaj w jakikolwiek sposób obronić to... MC, chociaż właśnie teraz łapie swojego przeciwnika tak troszeczkę z dwóch stron, no tutaj trochę tych immortali zostało wyrzuconych. Może jeszcze coś tutaj z tego wyjdzie, zaraz zobaczymy, bo tu Photon Overcharge będzie w mainie, więc zaraz zobaczymy, coś tutaj wyjdzie, już zauważone zostało, że tutaj idą te jednostki, jest Time Warp, jest kilka Force Fieldów, ale tutaj zaczyna troszeczkę to wszystko padać, Force Fieldy tylko po to, żeby Hero się był w stanie wycofać, no i zeloty, właśnie teraz ganiane, 80 limitu, kontra 100, za dużo ma tego Hero, za dużo. Do tego jeszcze tutaj podemolowane jednostki, no MC i jego Warpriest, to może naprawdę bardzo mocno zadziałać. Zaraz zobaczymy, tutaj wraca się to wszystko, ale właśnie Stalkery właśnie teraz blinknęły. O, złapane bardzo dużo! 90 limitu kontra 86, to może być krytyczne. Czy MC będzie atakował, czy może raczej decyduje się na defensywę? Wygląda to, że bardziej defensywa z jego strony, chociaż widzę tutaj, te Stalkery próbują jeszcze coś zrobić. Zaczynają lać proby, kolejne zeloty są warpowane. Tutaj mamy także Kolosa, pamiętajmy o tej jednostce. No Stalkery próbują jakoś tutaj uciec, ale chyba nie dadzą rady. To jednakże kupuje dosyć dużo czasu dla Hero, który po prostu produkuje kolejne jednostki. No i teraz pytanie, czy te Stalkery, dokładnie tak, dadzą radę uciec? No i teraz tak naprawdę Hero po prostu musi budować, on wie, że jeśli obroni ten atak, to po prostu wygrał. No i pamiętajmy tak, że tutaj po prostu są jednostki, no nie ma zbyt dużo jednostek tak naprawdę ze strony MC, żeby można było zostawić jakiekolwiek na obronę, więc to jest wszystko albo nic, a tu są 3 Immortale, 4 przepraszam bardzo już teraz, no jest także Colossus, ale... Oj, MC będzie musiał wykonać najlepszą batalię swojego życia. Jeśli chce to wygrać i nie sądzę, żeby był w stanie coś takiego zrobić, że nie sądzę, żeby cokolwiek tak naprawdę był w stanie w tym momencie wykonać. No zaraz zobaczymy, to może być bardzo groźne, to może być bardzo bliskie, probe został zniszczony. O, jest tutaj bardzo mocny blink, bardzo mocny, agresywny blink. Tymczasem Colossus będzie w stanie niszczyć force fieldy, to o tym należy pamiętać. Odsuwa się troszkę od tego wszystkiego, ale bardzo ładny timer. Świetne force fieldy w tym momencie dla MC, ale to jest 83 mitu kontra 100. Jest także blink, zbyt mało dla MC, 73 mitu, 67 na 92 ze wszystkich stron. Okrążony, zmiażdżony i to już jest chyba tyle na ten temat. Hero to może być 4-1 dla niego. GG, well played i to Hero jest zwycięzcą Intel Extreme Masters San Paulo i jest drugim zwycięzcą, znaczy nie drugim zwycięzcą, proszę bardzo, to jest jego drugi Intel Extreme Masters. Pierwszy zawodnik, który go dokonał tego i to właśnie Hero.
O, jeszcze to. Hero wygląda na to, że potrafi 4 do 1. No, wygrał tą jedną grę MC, ale mimo wszystko Hero był dla niego zbyt mocnym przeciwnikiem. To było po prostu zdecydowanie zbyt dużo. I jak widzicie, to będzie tyle. 4 do 1, panie i panowie, 4 do 1. Our thanks to our Brazilian casters for a week long's worth of work on both League of Legends and StarCraft 2, and also all of the StarCraft 2 commentators as well. Thank you to those guys in very, very tricky conditions here. It's time now to present the checks for the runners-up and the winners, and of course the trophy to crown the champion for Intel Extreme Masters Sao Paulo. And to help us do that, please welcome to the stage Mr. Michał Blichardt, Director of Pro Gaming at ESL, and the Global Marketing Manager for Intel, Mr. Brent McRae. Our runner-up is a man who is no stranger to finals. This was his 7th runner-up, in fact his 8th runner-up position, and the second time at the Intel Extreme Masters he's finished as the runner-up in his 3rd final. He fell at the final stage, but I know you're going to give him some noise. Please welcome the Bostos MC! MC is your official runner-up for the Intel Extreme Masters Sao Paulo. And to the champion, a man who dominated in Singapore a few months back at his first attempt at the Intel Extreme Masters. He makes history as the first ever back-to-back champion in StarCraft II Intel Extreme Masters history. Your champion for Intel Extreme Masters Sao Paulo, CJ enters Hero! And to present the trophy and to crown your champion for Sao Paulo is Hero! And ladies and gentlemen, as Hero enjoys his 2nd consecutive Intel Extreme Masters, it's time to say goodbye from Sao Paulo for 2014. Thank you so much to all of the people that turned up here. The crowd have been fantastic. And to all of you that tuned in at home, thank you for tuning in to the Intel Extreme Masters. We'll see you in 2 weeks' time, live and exclusive from Cologne. Until then, it's goodbye from Sao Paulo!